I can take this for you if you want me to. Joszka Macuga zaproponowała taką instalację o naturze bestii, The Nature of the Beast. Przy czym tą bestią dzisiaj jest Colin Powell, który tam jest przez nią wyrzeźbiony. Cała instalacja dotyczy historii Whitechapel. Ona wraca do początków tej galerii, która jest położona w takiej robotniczej części Londynu. To, co ją jakoś uderzyło, badając tą historię właśnie galerii, to jest ekspozycja w 1939 roku Guerniki Picassa, czyli tego ikonicznego, takiego politycznego dzieła, które stało się momentalnie znakiem oporu wobec faszyzmu i też stanowiło taki kontekst dla dyskusji politycznych wokół zaangażowania społecznego tuż przed wybuchem II wojny światowej, więc Macuga jeszcze raz próbuje wyeksponować tego Picassa. Stworzyła też taką przestrzeń, gdzie jest stół, wokół którego można się zebrać, dyskutować, właśnie myśleć o tym, czym jest ta polityka, polityczność, zaangażowanie polityczne dziś. Ta wystawa, no, ona jest bardzo politycznie zaangażowana, też kontekst wojny irackiej, wojny w Afganistanie, który jest niezwykle istotny również tutaj dla Brytyjczyków, ale też dla Polaków, myślę, że jest czymś niezwykle ciekawym. Natomiast ja mam pewne problemy przed identyfikacją właśnie tego Colina Powella jako tej bestii, czy chodzi o tę bestię, czy w ogóle o taką naturę właśnie bestii, która się ujawnia podczas kolejnych konfliktów, czy to w wypadku Guerniki, czy to w wypadku właśnie nie wiem, bombardowań, czy ataku na Irak, czy później interwencji w Afganistanie. How can we remove this guy from our life? Macuga tutaj nie odpowiada jasno na te pytania, natomiast zdecydowanie staje po tej stronie osób, które zastanawiają się nad tym, czy warto było wchodzić do Iraku, czy warto jest interweniować w Afganistanie. Więc to jest taka sztuka, która jest sztuką archiwum, sztuką jednocześnie politycznie zaangażowaną, oddziałującą na społeczność, w której funkcjonuje ta galeria. Projekt Gośki Macugi, The Nature of the Beast, jest też, co myślę, jest ważne, realizowany w ramach właśnie Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii. To Polish Year, który tutaj jest dla nas ważnym punktem wyjścia. Yeah.